Cześć. W poprzednich materiałach powiedziałem, że GTX 750 to wciąż dobra karta, która poradzi sobie z niejedną nowszą gierką, ale jak jest w rzeczywistości? Czy GTX 750 wersja 1 GB daje radę w 2019 roku? Zaraz się przekonamy. Ważną informacją jest to, że testujemy wersję 1 GB, a jak na dzisiejsze standardy jest to bardzo mało. Każda nowsza gierka wymaga co najmniej 2 giga. Ale co w związku z tym? Większość gier nie uruchomi się na naszej karcie, ale da się to w bardzo łatwy sposób obejść i uruchomimy każdą grę na karcie, która posiada 1 giga pamięci. Ale oczywiście muszą być jakieś konsekwencje, nigdy nie jest tak kolorowo. Sterownik karty graficznej, żeby zapobiec sytuacji krytycznej, będzie przesyłał niektóre dane do pamięci RAM. I niestety w takim połączeniu karta będzie pracowała znacznie słabiej, będzie się przegrzewała i najważniejszym skutkiem będzie to, że w grach osiągniemy mniej klatek. Zanim przejdziemy do testów, ja powiem, jak one będą wyglądać. Odpalimy sobie kilka nowszych gierek i ustawimy detale możliwie jak najwyższe, aby przy tym utrzymać stabilne 30 klatek. Później podejdziemy drugi raz do gry i ustawimy takie detale, aby mieć stabilne 60 klatek. Oczywiście, jeśli będzie to możliwe. Dodam, że wszystko testujemy na i5 4460 o taktowaniu 3,2 GHz, 4 rdzeniach oraz 8 GB pamięci RAM w dwóch kostkach DDR3. Thank you.
czas na krótkie podsumowanie. Powiedzmy sobie, czy warto kupić GTX 750 w 2019 roku. Zakładając, że mamy bardzo niski budżet, około 200 zł na kartę, bo tyle kosztuje używany GTX 750, to szczerze powiem, że warto byłoby się zastanowić, czy na pewno chcemy tą 750, skoro w takiej samej cenie mamy GTX 660, który będzie znacznie wydajniejszy. Ja osobiście, jeśli byłbym na miejscu takiej osoby, która szuka karty do 200 zł, wziąłbym GTX 660. Ale jeśli ktoś ma pod ręką, nie wiem, w tej samej miejscowości ktoś wystawił po atrakcyjnej cenie, czy ktoś od kolegi może po taniości kupić, to oczywiście warto. Zagramy w wiele nowszych gierek, ale niestety nie wszystkie. Moja biblioteka może nie jest uboga, ale mam bardzo słaby internet i pobierałbym to kilkanaście godzin wszystkie nowsze gierki. Pozwoliłem sobie pokazać te, które gram obecnie na mojej głównej platformie. I niestety niektóre gry nie działają tak, jakbyśmy chcieli. U nas był to jeden przypadek, Wolfenstein 2, który pierwsze się nie chciał uruchomić, później podmieniłem te pliki, żeby się uruchomił na karcie, która ma 1 giga pamięci. Udało się to, no jednak klatki były tragiczne. Graliśmy na najniższej możliwej rozdzielczości, ustawieniach wszystko na low. No i tych klatek nie było za wiele, nie dało się grać. Z drugiej strony jest taka gra jak Wiedźmin, w którą zagramy nawet na średnich ustawieniach z 30 klatkami. Mamy też Forzę, która jest bardzo wymagająca, nowa. Wszystkie te modele pojazdów są bardzo dokładne, a my na 750 w to zagramy. Jednak patrząc jeszcze z innej perspektywy, człowiek, który składa tak tani zestaw, szuka karty do gier sieciowych najprawdopodobniej lub jakichś starszych tytułów. Taki LOL odpalił się na ustawieniach Ultra w Full HD ze stabilnymi 80 klatkami. Więc jeśli chcecie grać w LOLa, w CS-a, to naprawdę warto, jednak miejcie na uwadze, że w tle gdzieś zawsze będzie ten GTX 660. A z mojej strony to na tyle, dzięki, cześć, trzymajcie się.